Kurde, jakiś miesiąc temu zamówiliśmy kajaki. Trzeba na nie czekać 1,5 miesiąca. Jest totalny deficyt właśnie kajaków w Irlandii. Wszystko jest powykupowane. No ale w międzyczasie chciałem zorganizować gdzieś bagażnik, więc zamówiłem takie uchwyty właśnie na kajaki. Zamówiłem dwa zestawy. Tutaj normalne ceny w Irlandii 120 euro za jedną parę. Zamówiłem na AliExpress za 60 euro dwie pary, także no, różnica w cenie kosmiczna. Proszę mi takie dwie paczki, jak ta. Rozpakujemy i zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, konstrukcja stosunkowo prosta. To jest takie krótsze ramię. To jest ta baza, środek. Już widzę, że tu są trzy dziurki. Trzy dziurki tu. Więc musi to wejść do środka. Bum. Ta guma jest trochę twarda, więc trzeba się troszeczkę nagimnastykować. Wydaje mi się, że to będzie służyć, nie będzie z tym problemu. Tutaj są uchwyty, śruby. Także skręcę to i kupiliśmy raki takie normalnie na dach, których nie używamy. Mamy osobny bagażnik na rowery, więc ja zamontuję te uchwyty na kajaki. One będą po prostu na stałe. Za każdym razem jak będziemy jechać, będziemy je zakładać. Jak będziemy przyjeżdżać, to będę ściągał ten bagażnik. On strasznie szumi też, także składam to. Tak to mniej więcej wygląda. Wydaje mi się, że są solidne. Ta guma jest twarda, sztywna, dlatego też ciężej było włożyć te śruby, ale składa się to tak naprawdę tylko raz. Tutaj jest uchwyt, mocowanie. Te plastikowe śruby są tak naprawdę śruby kontrujące. No i tyle. Idę podpatrzeć, co tam Sylwia robi. Pokupowała znowu jakichś kwiatków na parapet. Coś tu znowu pokupowała, jakieś kwiatki na parapet, Sylwia. Na zewnątrz. Tak, kupiłam. Będę miała piękną ozdobę domową. A tu co to porosło? Patrz, jakie maczki nowe kupiłam. Idzie z tamtej strony. Eleganckie. Nie? Będę jadł mak, czy co? Nie. Napałaj się tym widokiem tu. Tej natury. A to co to? Takie dzbaneczniczki. O, widzisz? Te same liście poznajesz? Takie, o, zobacz. A tu moje liście, ale wyszczeliły w tym roku. Czym je nawiozłam? Ha! Kompostownikiem. Romanek. Mm-hmm. Możesz mi przynieść staczki i torbę z ziemią? Nie wiem, tu ogrodowe jakieś takie ozdoby. Powinno się kupować takie rośliny, które wschodzą co roku. Przy nich jest mniej roboty, a ogródek przy tym po prostu ładnie wygląda. A te już przekwitają chyba, co? Które? Te. A one kwitną do końca czerwca, rododendrony. Jest robota. Potrzebuję to przeciąć na pół. Nie da się. Nie to tak. Tańczy dla ciebie ładnie. Nie. Nie da się. I bioderkiem. Jak ja tańczę? Nie tam. Przetnij rureczkę na pół, żonie. Nie da się tego. No z plastikowej, jakie się nie da. Nie. Zrób. Muszę jej przejść jedną rurkę. Proszę. O, a zrobiłem co? I co powiedzieć, że się nie da. Leja!
śpiewa. Już sadzi kwiatki pewnie. Będziemy tu kontrolowali. W swoim żywiole, co? Lubię sadzić kwiatusz. Patrz, jak mi mięta już urosła. Ogromna jest. Co za kwiatki? Kwiatki wratki. Begonie. Krokusy. Ty idzie sam jak kurwa krokusy. To jest begonia. To są takie rozchodniczki. To jest fuksja biała. To też begonia. Aha, jest. Tak? To jest begonia, cicho. Jaka begonia? Ty się nie znasz. Ta jest niezła, ta lubię, bo one są jak róże. Takie ciężkie, będą zwisały. A to co za kwiatek? No, pelargonia, Romanek, powinieneś wiedzieć. Każda mama ma taki na balkonie. Nie wiedziałeś? Mama też. Przecież wiem. Tego na pewno nie wiesz, jak się nazywa. Ty też nie. No jak się nazywa? Jak? Już ci powiedziałam pięć. Na pięciu rączkach. Powinieneś zapamiętać. Ciężko? To jest rozchodnik klementynka. Begonia, ty fajo. Tam to inaczej wyglądało. To też begonia? Nie, pelargonia. To podobno to jest to samo. Wow! A gdzie kajaki? Co, będzie to czy nie? No. Nie. Te kajaki mają mieć prawie 4 metry, czyli przód będzie kajaka sięgał prawie do maski. A to i tak dobrze, że masz taki duży samochód, bo jakbyś się podpiął pod swojego fokusika, to byś odleciał. Wiało i padało w górę. Piękna jesteś, Lusia moja, normalnie. Weź, wyglądałem. Cudownie. Z tych czasów jak to było? Murder Talking. Co to była za słynna piosenka? Sherry, Sherry Lady, ta na ni na na na, ty 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 ra ra ra, ty ty tu ru ru. Ja myślę, że tam się chyba ofandoliła trochę wina, czy co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Życzę wam dużo zdrówka, miłości, szczęścia. Zawsze bądźcie sobą. I do zobaczenia za tydzień. Hej!